Dzień dobry Państwu. Ja jeszcze tylko parę słów o naszych gościach. Gdybym miał rozmawiać z Państwem na ten temat, to mówiłbym, że ten temat jest mi zupełnie obcy, że się go boję, że dla mnie internet jest takim medium, w którym nie czuję się bezpiecznie, ale dzięki osobom, które są tutaj ze mną dzisiaj na scenie, które przyjęły ode mnie zaproszenie, oswoiłem ten internet i myślę, że Państwo też dużo rzeczy ważnych się o tym internecie dowiedzą, bo są to moi przyjaciele, z którymi od lat współpracuję i pracuję w jednym miejscu. Tak jak też zapowiadałem to w poniedziałek, z niewielką pomocą przyjaciół i rodziny będziemy się tutaj o języku wypowiadali i dyskutowali. Marta jest byłą moją studentką, to chyba mogę powiedzieć. Jest profesorem w Katedrze Komunikacji Medialnej, moją koleżanką z pracy, autorką książki o memach, co już legitymizuje jej tutaj obecność, ale przede wszystkim językoznawczynią znakomitą, która zajmuje się semantyką języka i pamięcią kulturową, co jest niezwykle ważne. Mógłbym jeszcze długo, ale może wystarczy tego wprowadzenia. Z Kubą jest sprawa bardziej prosta albo bardziej skomplikowana, bo poza tym, że jest kierownikiem Katedry Mediatyzacji i znakomitym badaczem internetu od strony i politycznej, i społecznej, i komunikacyjnej, to jest tak jakby moim bratem, bratem po prostu, pomimo tego, że to nazwisko jest zupełnie przypadkowe. Znamy się i lubimy od czasu, gdy dowiedzieliśmy się, że kochamy muzykę rockową i inną także, oraz że bardzo lubimy piwo kraftowe. Tego Państwu nie pokażemy, ale wszystkie inne rzeczy wspólne będziemy mieli okazję usłyszeć. Zapraszam Państwa do na pewno fascynującej dyskusji. Dziękuję bardzo za uwagę. To nasza kolej. My dziękujemy Pawłowi za to wspaniałe wprowadzenie i mówimy Państwu dzień dobry. Dzień dobry. I tak jak Paweł zapowiadał, ta pierwsza godzina dzisiejszego pasma upłynąć ma nam na rozmowach na temat języka internetu, czy języków internetów. I ja od razu muszę też zastrzec chyba, że nie jestem językoznawcą, to jest ekspertka, językoznawca zajmująca się właśnie językami, którymi komunikujemy się i ludzie komunikują się w internecie. Ja jestem socjologiem praktyk medialnych i badaczem kultury popularnej, przede wszystkim w internetach, więc te tematy, o których mamy dziś pogadać, chyba będę jakoś próbować ujmować trochę inaczej od ciebie, może z pożytkiem dla naszej rozmowy. Umówiliśmy się, że postaramy się to nasze spotkanie zrobić w ten sposób, że po prostu pogadamy o tych tematach, potem pod koniec, trzymając się tej formuły dni poprzednich, zapraszając również Państwa ewentualnie do wspólnej dyskusji. I pomyślałem, że może będziemy zaczynać, czy ustaliliśmy właściwie, że będziemy zaczynać w ten sposób, że najpierw pogadamy, czy rzeczywiście mamy do czynienia z jednym jakimś konkretnym językiem internetu, prawda? Dlatego, że te ostatnie 10 lat to jest ten moment, w którym chyba absolutnie każda sfera naszej codziennej aktywności w tych wszystkich rolach społecznych, to znaczy członków rodzin, obywatelek, fanów, pracowników, szefowych, jest zapośredniczona przez media cyfrowe w taki czy inny sposób, prawda? Może będzie jeszcze okazja o tym trochę pogadać, bo to też wpływa na pewno na to, w jaki sposób my gadamy do siebie w internetach, że to właśnie media cyfrowe, konkretne aplikacje, konkretne platformy wyznaczają dzisiaj coraz częściej granice naszego działania, również offline, ale i granice naszego pomyślunku, prawda? My myślimy też językami. I to może od tego moglibyśmy zacząć, to znaczy jak to widzisz, czy można mówić o jakimś jednym języku inherentnie związanym z tą strefą sieciową, czy to są różne języki w różnych internetach? Myślę, że to jest dobre pytanie i takie pytanie, które gdzieś powraca w rozważaniach językoznawczych, społecznych, socjologicznych, myślę też, to jest w zasadzie pytanie, czym jest internet. Od tego pewnie trzeba byłoby zacząć, zanim odpowiemy na pytanie, czy język, czy języki, to czym jest internet. I tutaj są różne podejścia, niektórzy uważają internet, traktują jako medium, czy nawet dodają przedrostki supermedium, multimedium, metamedium, czyli podkreślając, że jest to coś więcej niż takie media tradycyjne typu telewizja, prasa, od prasy powinnam zacząć, prasa, radio, telewizja. Więc z jednej strony część badaczy próbuje ujmować internet jako medium, a część szerzej, jako przestrzeń, jaką platformę komunikacyjną, która skupia w sobie
zarówno media tradycyjne w wersji cyfrowej oczywiście, czyli witryny internetowe, prasy, radia w wersji online czy telewizja cyfrowa, ale z drugiej strony dodaje coś więcej, czyli media społecznościowe, które otwierają zupełnie inną przestrzeń, inne możliwości komunikacyjne. I teraz w zależności od tego, jak potraktujemy internet, można odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli internet jest dla nas medium, to można by pewnie mówić o języku tego medium. Zresztą przywiozłam Państwu tak pokazowo jedną z publikacji z serii Język Wy, był język w radiu, w telewizji, w prasie i język w internecie. I wtedy mamy do czynienia, no właśnie można by zadać pytanie, z jakim językiem wówczas mamy do czynienia. No oczywiście z językiem mówionym w przypadku radia czy telewizji przeniesionej do sieci, przeniesionych do sieci, ale też z językiem pisanym, jeśli mówimy o prasie w wersji cyfrowej. Ja bym powiedziała, że zawsze w tym przypadku mamy do czynienia z językiem potocznym, ale ja traktuję potoczność szeroko, w ujęciu antropologicznym, czyli styl potoczny za moim mistrzem Jerzym Bartmińskim traktuję nie jako styl byle jaki, nie utożsamiam tego z kolokwializmem, nie coś gorszego, tylko potoczność jako baza stylowa, jako podstawowy styl, którym się posługujemy we wszelkich naszych aktywnościach komunikacyjnych, od którego dopiero, czy ten styl jest bazą derywacyjną dla innych stylów, czyli dla naukowego, dla artystycznego, dla urzędowego. Ale styl potoczny w tym ujęciu to jest styl podstawowy, którym się komunikujemy nieustannie i wciąż, zawsze. Więc styl potoczny, czy język potoczny w takim właśnie szerokim, antropologicznym ujęciu, w wariancie, jeśli mówimy o prasie w internecie, to oczywiście w wariancie raczej oficjalnym. Jeśli potraktujemy internet jako przestrzeń komunikacyjną i przede wszystkim skupimy się na tych mediach społecznościowych, no to już nie mamy jednego języka, to już mamy wielość języków, tak? Bo mamy ten język właśnie tradycyjnych mediów, ale też w mediach społecznościowych, no to są różne języki, tak jak różnymi językami mówimy. Niby język, jeśli odnosimy się do naszej polskiej aktywności, naszego polskiego podwórka, oczywiście język polski, ale ile grup społecznych, ale też ilu użytkowników języka, tyle też języków. Bardzo mi się podoba to, co mówiłeś, internety, nie internet, prawda? Czyli tak jak nie ma jednego, chyba twoim zdaniem, tak myślę, ale chciałabym się też o tym czegoś dowiedzieć, no właśnie uważasz chyba, że nie ma jednego internetu, tylko są internety. Tak, tak, to wydaje mi się, my to wiemy, prawda? To znaczy nasze doświadczenia codzienne każdego z nas związane z siecią są takie, że to są zupełnie różne przestrzenie komunikacyjne, w których występujemy w bardzo różnych rolach. Właśnie dlatego, że media cyfrowe dzisiaj dostarczają nam tych narzędzi, które możemy traktować właśnie tak z antropologicznego punktu widzenia trochę jak przestrzenie. Jako te konteksty, czy wywoływane przez pewne role, w które wchodzimy, prawda? Bo w tym kontekście będę fanem, w tym kontekście będę nauczycielem akademickim, a tam będę ojcem, prawda? Czy mężem. Tu w jakimś sensie też zapowiadasz, robisz taki zwiastun tego spotkania, które mamy za godzinę, na które Państwa serdecznie zapraszamy. To spotkanie ma mieć tytuł o mediach złapanych w sieć. I będą z nami dwaj dziennikarze kulturalni, którzy opowiadają, jak widzą tę zmianę polegającą na tym, że te media tradycyjne, czy te, które nazywaliśmy tradycyjnymi, wchodzą nam dzisiaj do, czy zostają połknięte przez internet. Natomiast o te potoczności też chciałbym, żebyśmy jeszcze trochę o nich pogadali, o tym języku potocznym, rozumianym tak ściśle internetowo. To znaczy, tu pewnie będziemy brzmieć w tej rozmowie trochę jak boomerzy. Mamy papiery na bycie boomerami. PESEL nie kłamie. Tak, PESELE są naszymi papierami tutaj. Bo chciałbym, żebyśmy trochę pogadali o memach internetowych na przykład i myślę, że pogadamy, albo o tych audiowizualnych językach dzisiejszego YouTube'a czy TikToka, które stają się tak ważnymi sposobami, w jaki ludzie komunikują się ze sobą. I może będzie okazja chwilę pogadać o tym, dlaczego to robią, prawda? To znaczy, dlaczego my się komunikujemy, sięgając po te języki, jakie funkcje kulturowe spełniają te krótkie filmiki na TikToku albo memy internetowe. Ale zanim być może, to ja też chciałbym się odnieść do tego, co mówiłaś, wywołałaś temat mediów społecznościowych. Ja myślę, że one są tutaj super istotne, bo my wiemy, że internet dla dzisiejszego dwudziestolatka czy dwudziestolatki był od zawsze. Natomiast internet rozumiany jako sieć www ma te 33 lata dzisiaj
a jednocześnie dzisiaj, w tym 2023 roku, jest radykalnie odmienny od tego, który był 15 lat temu, dlatego że mamy media społecznościowe, dlatego że mamy Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. I to są zupełnie, to jest jakościowo zupełnie nowa sytuacja, prawda? To znaczy nagle coś się stało, nagle w ciągu dekady, to nie nagle, natomiast z punktu widzenia istnienia mediów, które nazywamy masowymi, to trochę nagle, prawda? Wydarza się taka sytuacja przez ostatnie 10, 12, 14 lat, że absolutnie każda nasza aktywność jest zapośredniczona czy prowadzona właśnie w mediach społecznościowych. Jeśli przesadzam, to tylko trochę. Na pewno nie przesadzam, myśląc o dzisiejszych 20-30-latkach, prawda? Myślę, że nie przesadzasz, tym bardziej, że pandemia to wszystko jednak przyspieszyła i zaktywizowała i zintensyfikowała, prawda? Że rzeczywiście nawet jeśli nie byliśmy do czasów pandemii tak mocno internetowi i niektóre aktywności internetowe były nam obce, to jednak pandemia spowodowała, że musieliśmy przenieść naszą dużą część naszej aktywności, jeśli nie wszystko, nie całą, bo nawet wiemy, pewnie Państwo doświadczyli tego w tym czasie, że nawet spotkania rodzinne, nie wiem, wigilijne chociażby, były zapośredniczone przez media, w mediach, prawda, przez internet, tak? Czyli za pośrednictwem jakichś messengerów, WhatsAppów i tak dalej. W taki sposób, nie mogąc inaczej się spotkać, ludzie spędzali święta, więc zmuszeni byliśmy do tego, żeby się nauczyć edukacji przez internet, ale też no właśnie komunikacji też takiej codziennej. I ona coraz, i mimo że pandemia się skończyła, to niektóre aktywności z nami zostały, myślę. Tak, te narzędzia zostały i te sposoby komunikacji do pewnego stopnia też zostały, z niektórych próbujemy uciekać, bo my wiemy, pewnie część z Państwa też miała to doświadczenie konieczności pracy w pandemii, pracy zdalnej polegającej na tych kolejnych spotkaniach na Zoomie, na Skype'ie, na Teamsie. I to już mamy dzisiaj po tych kilku latach od początku pandemii zdiagnozowane, że to wywoływało w nas dyskomfort, prawda? To gdzieś tam zdiagnozowano to jako to Zoom fatigue, to zmęczenie tymi spotkaniami, wynikające na przykład z tego, że ja komunikując się z innymi na Teamsie chociażby czy na Skype'ie, ciągle musiałem patrzeć na własną miniaturkę. I my wiemy, że my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i gdzieś na poziomie somatycznym to wywołuje w nas pewien dyskomfort. To nam przeszkadza. Ja też prowadziłem, teraz prowadzę właściwie takie badania dotyczące tego, w jaki sposób nasze domy jako przestrzenie wytwarzane przez nasze praktyki zostały zmienione przez pandemię. I to dużo ludzi, z którymi na ten temat rozmawiałem w moich badaniach, wywiadach czy grupach fokusowych, oni opowiadali mi o tym, że na przykład popsuli sobie salony albo zniszczyli sobie przez pandemię sypialnie na tym poziomie symbolicznym, bo to były miejsca ich pracy. I oni potem wytwarzali pewne rytuały w sobie po to, by wyjść z tej pracy nie tylko poprzez wyłączenie komputera, ale na przykład przebieranie się albo przejście do drugiego pokoju, ale czują, że nadal wchodząc do tej sypialni albo do salonu, w której dużo czasu poświęcali na pracę, czują taki dyskomfort. To już nie jest to samo miejsce. Że zabrakło takiej higieny, prawda, życia, oddzielenia życia zawodowego od życia prywatnego. Mhm. Tak jest i teraz pandemia na pewno te procesy poprzyspieszała i tu media społecznościowe, będę do nich wracał trochę w naszej rozmowie, jeśli pozwolisz, bo one rzeczywiście radykalnie zmieniły, myślę, że one mogły być większą rewolucją dla naszego bycia w świecie dzisiaj, niż powstanie i rozwój tego internetu opartego na sieciach www, prawda? Bo nagle dostaliśmy cudowne narzędzie. Ja trochę będę teraz brzmiał, jakbym narzekał i może będę narzekał, natomiast będę narzekał z pełną świadomością, że jestem aktywnym użytkownikiem, czy Facebooka na przykład, prawda, czy do jakiegoś stopnia Instagrama. Facebook jest fantastycznym narzędziem i dzięki Facebookowi ta nasza rozmowa tutaj jest do obejrzenia przez wszystkie te osoby, których tu nie ma z nami. I mam tego świadomość, tych wszystkich fajnych rzeczy i bardzo wygodnych funkcjonalności tej platformy. A jednocześnie to jest platforma, która, nad którą powinniśmy trochę się pozastanawiać również w kontekście tego, do jakiego języka ona nas zachęca. To znaczy media społecznościowe z Facebookiem na czele, one zachęcają nas do tego, byśmy mówili w pewien sposób, dlatego że Facebook jest wielką firmą, która ma zarabiać i ma generować zyski w oparciu o dane, które my tej firmie dostarczamy i będzie nas zachęcała do pewnego rodzaju zachowań, byśmy jak najwięcej tej treści do Facebooka umieszczali, prawda? I my mówimy pewne rzeczy w ramach Facebooka albo Twittera albo innych mediów społecznościowych i nikt nie dyskutował specjalnie, to znaczy były pewne grupy, na przykład Fundacja Panoptykon, która mówiła o tym, że
to może jest coś niedobrego czy niebezpiecznego, że ta komunikacja polityczna, publiczna, o czym pewnie Państwo będą mogli posłuchać jutro więcej, jest prowadzona w przestrzeniach wirtualnych Facebooka czy Twittera. A jednocześnie to się wydarzyło i na przykład, no nie wiem, na oficjalnym koncie twitterowym prezydent Stanów Zjednoczonych współtworzy swoją politykę publiczną. I dochodzi do sytuacji, w której Twitter w pewnym momencie mówi: my nie zgadzamy się na to, żeby Donald Trump był więcej użytkownikiem Twittera. I ja jestem bardzo daleki od bycia fanem Donalda Trumpa. Uważam, że jest wielkim szkodnikiem dla liberalnej, dla jakiejś idei liberalnej demokracji w ogóle. Natomiast jednocześnie ta sytuacja, w której prywatna korporacja wyłącza jeden z podstawowych sposobów komunikowania prezydentowi mocarstwa międzynarodowego, jest bardzo niebezpieczna, prawda? To znaczy mamy poza nami pewne podmioty decydujące o tym, co my możemy w internecie dzisiaj powiedzieć, prawda? W sposób bezdyskusyjny. Cenzura, tak? Można by tak to nazwać? Tak, oczywiście. To jest jakiś rodzaj cenzury, prawda? Tak jak każda norma do pewnego stopnia współcenzuruje to, co powiemy. Tylko, no nie wiem, prawo albo zwyczaje opierają się na pewnej umowie nas wszystkich dotyczących tego, z jakich fragmentów wolności my będziemy rezygnować, prawda? Z Facebookiem jest inaczej. Facebook mówi: możesz tutaj, masz świetne narzędzia do mnóstwa świetnych rzeczy, ale jednocześnie jest dużo tematów, poglądów, opinii, zdjęć, które nie możesz pokazać, których nie możesz pokazać, ponieważ tak wygląda nasza polityka jako firmy. Czy widzisz to, że w jakiś sposób ludzie uwzględniają to, ten status czy Facebooka, czy Twittera w komunikacji online? Myślę, że taki przeciętny użytkownik nie myśli o tym i nie zdaje sobie z tego sprawy, z tych ograniczeń. Raczej skupia się na możliwościach i korzysta z tych możliwości. Nie wiem, czy biorąc pod uwagę innego rodzaju ograniczenia, czyli te społeczne, te umowy społeczne, tak? Bo znamy wiele przykładów, no właśnie, szerzącego się hejtu, mowy nienawiści, trollingu, czyli przekraczania granic życia społecznego, tak? To raczej te granice, czy te ograniczenia, gdzieś tam o tym się mówi, a nie o tych ograniczeniach związanych z własnością platform. I myślę, że dla mnie to jest większe chyba niebezpieczeństwo, tak? Bo to, że platforma ma jakąś politykę i ma pewne ograniczenia, no każda ma inne pewnie, czy podobne też. Tak jak w życiu, w takim komunikacji społecznej mamy też różne ograniczenia, tak jak mówiłeś, one z czegoś innego wynikają, bo to są zasady życia społecznego, że w określonych instytucjach, miejscach, przestrzeniach się komunikujemy w taki czy inny sposób. Tutaj może nie tyle społecznie, co właśnie ktoś ma władzę nad tym, własność, tutaj właściciel decyduje o tym, ale dla mnie większym niebezpieczeństwem jest ten brak granic wewnętrznych użytkowników, czyli no właśnie te hejty wszelkiego rodzaju. Ja się tego akurat boję, że to staje się normą społeczną, tak, że nie wszyscy... Nie, ci, którzy to uprawiają, może tak powiem, ci, którzy taki styl komunikacji uprawiają, uważają to za coś naturalnego i normalnego. To z czego to wynika? To znaczy, jakie są powody według ciebie, że ta norma się przesuwa, prawda? Bo jak rozumiem, chodzi o to, że można powiedzieć więcej, prawda, komuś. Pewne rzeczy, których nie powiedzielibyśmy w innych kontekstach, one zostają w internetach wypowiadane, prawda, w różnych sytuacjach. To jest z jednej strony, myślę, że coś niesamowicie fascynującego, że internet dał głos. Dał głos nam wszystkim, dał głos niesłyszanym, dał głos takim ludziom, którzy nie mogli wcześniej zaistnieć w przestrzeni społecznej, publicznej, bo nie mieli możliwości zaistnienia w mediach albo w przestrzeni jakiejś właśnie publicznej. To teraz mają te możliwości. Ja tak sobie na własny użytek mówię, że internet trochę to jest coś takiego, jakby użytkownik dostał broń, ale nie dostał instrukcji użytkowania tej broni, czyli nie nauczono nas strzelać. Tak, mamy broń i niektórzy strzelają na oślep. No właśnie bez tych kompetencji komunikacyjnych. Myślę, że tutaj jest ogromna potrzeba edukacji medialnej. Edukowania, mówienia o tym, że
no takie zachowania, hejt, mowa nienawiści, to rani, że po drugiej stronie jest człowiek, nie komputer, jest człowiek, do którego docierają te słowa. Z krwi i kości, ze swoimi emocjami, uczuciami. I żeby była ta świadomość tego, że to nie leci w jakąś tam przestrzeń, w czarną dziurę, tylko dotyka konkretnej osoby. Z czego to wynika? No, po pierwsze, możliwości oczywiście. Po drugie, myślę, że anonimowość, czy pozorna anonimowość oczywiście, ale to znowu przeciętny użytkownik nie myśli o tym, albo myśli sobie, no wiem, że można sprawdzić numer IP i tak dalej, ale kto to zrobi, komu się zechce w błahych sprawach, więc jakby to lekceważymy, czyli anonimowość. Z drugiej strony tak myślę sobie, że to jest przerażające, że jeśli mielibyśmy się pod... Mielibyśmy, no tutaj się utożsamię, chociaż... Te praktyki są mi obce, ale to będę używać tego my inkluzywnego. Jeśli mielibyśmy się podpisać, to byśmy ocenzurowali nasze słowa, tak? Bo imię i nazwisko nas do czegoś zobowiązuje, a jeśli się nie podpisujemy, to już nie ma ograniczeń. No to powiem tak ostro chyba, dla mnie jest to tchórzostwo, bo jeśli nie potrafię, nie mogę się pod czymś podpisać i nie mogę zaświadczyć swoją twarzą, swoim imieniem i nazwiskiem, to... No to nie mówię tego, tak? Więc myślę, że ta anonimowość jakby do tego skłania. I zastanawiam się też nad tym, myślę sobie, że próbując zrozumieć, z czego wynika, bo mówiłam, że internet dał nam głos, tak? Ale ten głos przeradza się też w krzyk. Często w krzyk niekontrolowany, właśnie w krzyk jakiś, nie wiem, no właśnie czego, nienawiści, rozpaczy. Próbuję zrozumieć, nie tylko oceniać, ale zrozumieć, z czego to się bierze. I tak sobie myślę, że ten internet jest jednocześnie dla nas niesamowitym lustrem nastrojów społecznych. To znaczy możemy zobaczyć, co tam krzyczy właśnie w społeczeństwie, w różnych grupach społecznych. Dlaczego, i zastanowić się, dlaczego ci ludzie krzyczą i wylewają te fale nienawiści w stosunku do innych. Dlaczego nie potrafią właśnie rozmawiać, dyskutować na argumenty. Jak mam zajęcia u nas na produkcji medialnej z dyskursie w nowych mediach, zajęcia dyskurs w nowych mediach, tak się nazywa przedmiot, i patrzymy na jakieś kontrowersyjne tematy, które są dyskutowane w sieci, to nasze analizy, studentów analizy pokazują, że brakuje argumentacji rzeczowej, merytorycznej, jest czysto emocjonalna argumentacja, no nie argumentacja, to jest właśnie dyskusja czysto emocjonalna, więc z czego to wynika, dlaczego jest tyle tego krzyku, no jakieś podłoże pewnie społeczne to raczej, lęki społeczne, kompleksy pewnie, poczucie zagrożenia, no pewnie ty Kuba mógłbyś powiedzieć o tym więcej. Tak, to myślę, że te diagnozy, o których mówisz, one są jak najbardziej słuszne, prawda? To znaczy my, gdybyśmy wzięli dzisiaj do ręki, jeśli bierzemy do ręki te książki dotyczące przewidywań tego, jak wpłynie na nasze życie społeczne czy polityczne internet, napisane w połowie lat 90., to były takie z dzisiejszego punktu widzenia bardzo naiwne fantazje właśnie o tym dawaniu głosu wszystkim, prawda? To była taka opowieść o tym, że internet będzie takim miejscem, gdzie my wszyscy będziemy mogli powiedzieć, co chcemy, i to będzie bardzo prowspólnotowe, dlatego że na przykład dostaną głos te wszystkie grupy niedoreprezentowane, prawda, które są z jakiegoś powodu niewidoczne, omijane przez media, które nazywamy mediami tradycyjnymi, i one ten głos dzisiaj mają rzeczywiście. Natomiast z tym procesem przechodzenia od mówienia do wrzasku, my go oczywiście obserwujemy. My też wiemy, że z różnych powodów pewna dynamika socjologiczna ludzi łączących się w grupy w internecie, ona wygląda w ten sposób, że te grupy stają się coraz bardziej wsobne, coraz bardziej próbują wyznaczyć granice między sobą a zewnętrzem, właśnie poprzez radykalizowanie się, poprzez radykalizowanie języka, poprzez radykalizowanie głosu. To też się wiąże z tym, że ten naturalny język, ten najbardziej potoczny język współczesnych internetów, którego częścią są remiksy, mashupy czy memy internetowe, tu będę cię jeszcze zaczepiał o memy jako ekspertkę, on jest taki właśnie transgresyjny, prawda, przekraczający, mający na celu potencjalne obrażenie kogoś, bo wtedy mem jest fajny, prawda, jest kiedy zaczyna być obraźliwy, potencjalnie przynajmniej, kogoś może wkurzyć, zirytować i tak dalej. Myślę, że to też wynika, ja nie będę tutaj za bardzo wracać do tego statusu rynkowego tych dostawców internetów naszych,
Natomiast te wielkie platformy, które dają nam media społecznościowe, one są oparte na tym modelu biznesowym sprzed 20 paru lat, czy prawno-biznesowym, w którym oni w ogóle nie biorą odpowiedzialności, czy Twitter, czy Facebook nie bierze odpowiedzialności za treści tam zamieszczane. To jest dyskusja, która się zmienia w ciągu ostatnich kilku lat, również pod wpływem Unii Europejskiej, która próbuje naciskać na to, by działalność mediów społecznościowych, jeśli chodzi o to, co można w nich powiedzieć, była regulowana. Teraz również w kontekście sztucznej inteligencji. Natomiast one działają według takiej procedury, która nazywa się procedurą notice takedown, prawda? Czyli dopiero kiedy to zgłosisz, że ktoś tam na przykład używa mowy nienawiści, to Facebook podejmie decyzję, czy ta rzecz powinna zostać usunięta, czy nie. A jeśli nie, to właściciele platform umywają ręce, prawda? Mówią, dajemy wam agorę, dajemy wam przestrzeń, to wasze. To wy jesteście odpowiedzialni za to, jakie treści tam publikujecie. I to jest ta ogromna zmiana w stosunku do funkcjonowania mediów tradycyjnych, prawda? Dlatego, że prasa, radio, telewizja, to redaktor naczelny byli odpowiedzialni za to, co się pojawiało w gazecie, w magazynie telewizyjnym. To nie były słowa reportera, prawda? Były również rzeczywiście, natomiast zawsze była osoba, która mówiła, ja biorę odpowiedzialność za to, jak wygląda ten tygodnik, jak wygląda ten magazyn telewizyjny czy program radiowy. A dzisiaj jest zupełnie inaczej. Ta odpowiedzialność na język jest przerzucona, mówiąc tym językiem branży, tak zwanych końcowych użytkowników, prawda? No nie ma tej funkcji gatekeepera, prawda? Tego bramkarza, który mówi, to bierzemy, to nie bierzemy, to puszczam, to jego nie puszczam, to jest za ostre, to jest nieodpowiednie, to nie w tym czasie. No pytanie, czy to dobrze, czy to źle. No media w nazwie mają społecznościowe, czyli właśnie to społeczność ma kształtować te media, właśnie te platformy. To jest no właśnie narzędzie dla ludzi, więc korzystajcie z tego. A że korzystacie tak, jak korzystacie, no to pokazuje nasze słabości, że my nie umiemy z tego korzystać, nie korzystamy odpowiedzialnie, świadomie, etycznie też. Pewnie to słowo powinno też wybrzmieć tutaj, etyka korzystania z mediów społecznościowych. No znowu wrócę, że myślę, że to jest kwestia edukacji medialnej od najmłodszych, uwrażliwiania, uświadamiania, a czego nie ma na przykład w polskim systemie edukacyjnym, tak? Więc korzystamy czysto intuicyjnie i emocjonalnie z internetu i z mediów społecznościowych. Pytanie, czy jest takie dla mnie ciekawe, jak myślisz, czy właśnie należałoby jednak prawnie, instytucjonalnie ograniczać te możliwości? Ja myślę, że nie. To znaczy, to jest sytuacja, w której oddanie władzy tym zewnętrznym, tak nastawionym bardzo rynkowo podmiotom na to, gdzie są granice tego, co można powiedzieć, może być niebezpieczne, prawda? Ja tutaj może podam przykład taki, kiedy mówimy o językach, może też będzie okazja, jeszcze pogadam o tych językach nie tekstowych, prawda, tylko audiowizualnych. To jest taka historia związana z duńską gazetą i jej profilem na Facebooku sprzed kilku lat. Może państwo kojarzą taką fotografię Nika Uta. Ona zazwyczaj bywa określana, czy nazywana dziewczynką, Napalm Girl, dziewczynka po ataku na palmę. Jest taka słynna fotografia zrobiona przez Nika Uta podczas wojny w Wietnamie po bombardowaniu napalmem na wioskę My Lai w Wietnamie przez lotnictwo amerykańskie. I na tym zdjęciu widać grupę ludzi idących na tle jakiegoś tam płonącego tła. I tam są fotoreporterzy, amerykańscy żołnierze i ofiary tego bombardowania. Na pierwszym planie jest bardzo poparzona napalmem, rozebrana do naga dziewczynka, bo trzeba było szybko zedrzeć z niej to ubranie. I to jest zdjęcie, które w jakimś kontekście ten dziennikarz zachodnioeuropejski umieścił na profilu tego dziennika. I ono natychmiast zostało zdjęte przez moderatorów Facebooka i jednocześnie za tym poszedł ban dla tego fanpage'a, tego dziennika, za propagowanie dziecięcej pornografii. I potem ci dziennikarze odwoływali się, tłumacząc słusznie, że to jest... Tam jest rzeczywiście ta nagość, prawda, tego dziecka, jednocześnie jest to zdjęcie, które jest takim ważnym tekstem kultury współtworzącym pewną opowieść o wojnie, prawda, dla nas wszystkich w XX wieku. I bardzo długo trwało jakieś dogadanie się w ogóle z administratorami Facebooka, gdzieś tam zakończone w ogóle postem Marka Zuckerberga w tej sprawie, prawda. I to są te problemy, myślę, przed którymi my stoimy, kiedy mamy jakieś zupełnie zewnętrzne podmioty, które mogą regulować to, prawda, do jakiego stopnia ja mogę pewne rzeczy publikować.
bo tam jest pewien mechanizm, pewien skrypt, który jest sensowny jak najbardziej, prawda, by strzec nas wszystkich, nasze dzieci, wnuki przed porno, i je same, prawda, przed pornografią dziecięcą. Natomiast on bywa zawodny właśnie dlatego, że jest gdzieś tam zupełnie innego porządku niż te, które znamy do tej pory, prawda? Więc nie mam, ta anegdota jest takim próbą, takim unikiem moim, prawda, bo to bardzo trudna sprawa, to znaczy my wszyscy, myślę, mamy świadomość, że funkcjonujemy w tym świecie rozpoznania bojem, prawda, cały czas uczymy się pewnych rzeczy i my, boomerzy, prawda, też musieliśmy uczyć się, że w internetach też są prawdziwi ludzie, to znaczy to jest pewna taka intuicja, którą dzisiejsi nastolatkowie mają, dla nich to jest absolutnie naturalne środowisko funkcjonowania. Internety, prawda, czy TikTok, czy YouTube, czy Instagram, ze swoimi modalnościami, ze swoimi językami, skupieniem na sobie. Dla nas nie, prawda? I teraz to jest kolejne pytanie, które możemy tu sobie zadać, to znaczy, dlaczego tak często, czy masz takie wrażenie, że my w internecie bardzo często zaczynamy od ja, prawda? Internet, to YouTube, jak powstał pierwszy slogan, miał broadcast yourself, prawda? Emituj siebie. Czy jest coś takiego, że my mówimy o sobie, emitujemy siebie w internecie przede wszystkim? Znowu i tak i nie pewnie. To znaczy z jednej strony internet daje możliwość łączenia się i pewnej wspólnotowości, tak? Grupy dyskusyjne wszelkiego typu, możliwości komunikacji na odległość z ludźmi, z którymi nie możemy się na co dzień komunikować bezpośrednio. Więc z jednej strony daje możliwość budowania wspólnoty, ale z drugiej strony wzmocnił chyba tę kulturę narcyzmu, czyli właśnie ja, selfie wszelkiego typu, nadmiarowe chyba, znaczy dla mnie nadmiarowe, ale ja jestem boomer, to znowu, ale jak patrzę nawet ostatnio miałam taki obrazek, byłam na kawie i lodach i widziałam dziewczynę, która też kupiła sobie lody i pięknie wyglądające pucharek lodów. Pierwsze nie rzuciła się na te lody łapczywie jak ja w gorący dzień, tylko co zrobiła? Poprawiła fryzurę, założyła czapkę, ustawiła sobie pucharek, zrobiła serię zdjęć, zdjęła czapkę, poprawiła fryzurę, ustawiła inaczej pucharek i zrobiła drugą serię zdjęć, kiedy ja już swoje lody już dawno spałaszowałam i tak obserwowałam ją z taką pewną ciekawością, ale myślałam sobie, że co zyskuje? Próbowałam zrozumieć. No, oprócz tych lajków i tego fajnego wizerunku, że sama siebie widzi tak fajnie, bo się ustawiła odpowiednio i potem sobie obejrzy te zdjęcia i może tak podbudować samą siebie, że fajnie wygląda, tak? To może to jest ten zysk, ale pomyślałam, jaka strata, że nie jest tu i teraz. I nie, znaczy z mojego znowu boomerskiego punktu widzenia, nie tu i teraz, nie skupia się na tych lodach, na tym smaku, na tym byciu tu i teraz, na tym byciu, słuchaniu, wtopieniu się w otoczenie, tylko na tej przestrzeni tamtej. Ona jest bardziej tam, w tej przestrzeni wirtualnej niż tu. Mnie troszkę przeraża to nieustanna potrzeba selfie, nieustanne kadrowanie siebie pod tą przestrzeń wirtualną. Ten wybór, to kadrowanie tej realnej rzeczywistości pod te potrzeby tamte. I to eksponowanie siebie trochę próbuję zrozumieć, nie oceniać znowu, no ale to ja i ta kultura narcyzmu jest tu wyraźna. Ja bym powiedziała, że w ogóle internet to jest taka przestrzeń, która spowodowała rozkwit właśnie kultury narcyzmu, kultury emocji, kultury nadmiaru. Tak bym chyba to widziała, ale nie wiem jak ty. Ja się bardzo cieszę, że tak mówisz, dlatego że ja myślę, że jakoś tam czuję, że może dotykamy istoty tematu tej rozmowy, prawda? To znaczy to jest ten moment, kiedy widzimy ten nowy język. Rzeczywiście nowy język internetu, prawda? Gdzie nie chodzi o pewną zmianę w sposobie mówienia. Czy o to, tutaj mimo że tak marudziłem o to, że ktoś może wpływać na to, co ja mogę powiedzieć, tylko
tylko nowy język? My wiemy przecież, że my myślimy językami i w takim razie, jeśli my myślimy innym językiem, jesteśmy inni, jesteśmy kimś innym. A jednocześnie cieszę się, że to mówiłaś, bo ja tu będę chętnie bronił dziewczyny z kawiarni. Wydaje mi się, że pewnie, prawda, to jest taka pokusa też szczególnie w nas, by mówić, prawda, o narcyzmie, bo może jest, albo mówmy o narcyzmie, albo mówmy nie oceniająco. To znaczy to koncentracja na sobie, prawda, jako pewnym składniku pewnej społeczności rzeczywiście. I mówisz o tym, że ona przychodzi, jest w określony sposób świadoma własnego wyglądu, robi pewne zdjęcia i publikuje je w internetach. Jest bardziej tam niż tu, prawda? To znaczy ja myślę, że ona jest u siebie. Ona publikując te rzeczy, to jest jej tu, prawda? To znaczy to zdjęcie, które wysyła gdzieś tam, czy publikuje gdzieś tam, i tu świadomie mówię gdzieś tam, bo to też chciałbym o tym zaraz powiedzieć chwileczkę, jeśli będę mógł ten wątek rozwinąć. I to jest ten zupełnie nowy język, prawda? W ramach którego my dzisiaj wiemy też, i to socjologowie zajmujący się internetem diagnozują, że ludzie coraz częściej traktują własną prywatność jako zasób i poświęcanie tej prywatności poprzez pokazywanie zupełnie prywatnych, dla niektórych intymnych fragmentów swojego życia jest takim ważnym, symbolicznym wkładem w życie pewnej wspólnoty koleżeńskiej, przyjacielskiej, albo jeszcze jakiejś innej. To mam sporo studentek, to raczej kobiety niż mężczyźni, którzy piszą prace dyplomowe o pewnych wspólnotach skupionych właśnie wokół lifestyle'owych kiedyś powiedzielibyśmy blogów, prawda? Dzisiaj powiemy kont na Instagramie, na YouTubie, albo takich hybrydach łączących te różne media, gdzie one przychodzą na seminarium, te studentki, te panie, i mówią, że uczestniczą w tej wspólnocie, bo tam jest jakaś kobieta, która dzieli się swoim codziennym życiem. One oczywiście wiedzą, że to jest ta schizofreniczna sytuacja, że to jest jakaś fikcja, to jest pewna opowieść. Natomiast doceniają to, że ktoś właśnie pokazuje też również te fragmenty ich życia, które nie są posz, prawda? No tak? Właśnie, czy wiedzą, że to jest fikcja, że to nie jest ta realność. Znowu taki obrazek z życia prywatnego pewnie trochę zdradzę. Kiedy obserwowałam ostatnio w górach nastolatka, który mówił, że fajnie byłoby, nudziło go chodzenie po górach generalnie i to, co nie da się sfotografować, to było właśnie, albo co nie jest interesujące z punktu widzenia sieci, jest mniej ciekawe. I miał taką refleksję, że może byśmy wyszli na jakiś wysoki szczyt o zachodzie słońca, bo wtedy byłyby super zdjęcia, właśnie na Instagram byśmy wrzucili. No, a właśnie, czy to jest realne, to myślenie, to myślenie internetowe, bo no, my boomerzy myślimy, realiści stąpający twardo po ziemi, myślimy fajnie, super zdjęcia, ale jak zejść w nocy z tych wysokiego szczytu po ciemku. Więc czy rzeczywiście ci młodsi od nas ludzie mają świadomość tego, że tamta przestrzeń jest jednak, no właśnie, czy ona jest realna, na ile ona jest realna dla nich? Czy nie zaciera się im granica między wirtualną a realną? Ja myślę, że ta granica nie istnieje dla nas wszystkich. To znaczy, że to jest tylko jakaś kolejna przestrzeń, prawda? Tak jak jesteśmy tutaj na tej scenie, na tej kanapie i jesteśmy w pewnej roli społecznej, czyli są wobec nas pewne oczekiwania, mniej lub bardziej wyrażane, dotyczące tego, kim my będziemy, tak jak są pewne oczekiwania wobec państwa tutaj, jako uczestniczek i uczestników tego wspaniałego festiwalu, kiedy występują państwo w tej roli. To tak samo jest w przypadku mnie w internetach, prawda, na TikToku, na Instagramie, na Facebooku i tak dalej. To jest jak najbardziej realne, dlatego że oparte jest na zupełnie realnych emocjach, pewnych regułach zachowania i świadomości, że tam są inni prawdziwi ludzie, prawda? Choć oczywiście te więzi mogą być słabsze, one będą zupełnie inne. To mogą być więzi, które są bardzo ulotne i jakoś wiążące mnie z ludźmi, których nigdy nie spotkam. I ten kapitał społeczny rzeczywiście będzie nieduży. Natomiast pewne nagrody symboliczne, które dostaję, mogą być na tyle istotne, że ja będę chciał tam być w tych społecznościach. I
A Facebook, TikTok czy inna przestrzeń nie jest dla ciebie tak jak tutaj sceną, że teraz jesteśmy na scenie i kreujemy jakiś obrazek, oczywiście na potrzeby sceny, na potrzeby publiczności, na potrzeby mediów, internetu. I tak samo funkcjonujemy na Facebooku czy na TikToku, dajemy jakiś my akurat, jakiś wyimek, wycinek, coś, co chcemy pokazać, coś, co się nadaje na scenę, ale to jest jednak wycinek. No pewnie, że tak, ale to sceną jest dla mnie również sytuacja dziś rano w kuchni, kiedy piłem z żoną kawę, prawda? To, no to każda, tak gofmanowską mówisz, każda, tak. każda z tych sytuacji jest jakąś tak, jest taką gofmanowską sceną, prawda? W której wchodzę w pewną rolę, jestem świadom tego, że ktoś na mnie patrzy w określony sposób. To na pewno ta scena jest dużo bardziej sztuczna. To myślę, że to jest słowo, na które może tutaj gdzieś tam zakopiemy topór, prawda, czy zakończymy spisywanie protokołu rozbieżności, bo no, na bardzo wielu poziomach Instagram czy Facebook są sztuczne jako sceny, prawda? Natomiast nie powiedziałbym, że są nierealne. A z drugiej strony, myślę, że toporu nie ma żadnego, ale z drugiej strony chciałam jeszcze powiedzieć o takiej tendencji, która też jest oczywiście w internetach coraz częściej, czyli pokazywanie się bez makijażu, bez uładzenia, tak? Wywiady na przykład, które prowadzą, nie wiem, dziennikarki, podcasty, które są właśnie takie bardzo sauté, właśnie niepodkoloryzowane, nieustawione, nie żeby wszystko było piękne w tym wycinku, tylko jak najbardziej naturalne. I znowu zobacz, że moglibyśmy, ja wiem, że to byłoby trochę spłucanie, gdybyśmy sprowadzali te wielkie kulturowe zmiany, które obserwujemy tylko do wpływu technologii. Natomiast to też jest taki mechanizm, w którym chyba dość dużą rolę odgrywają te media społecznościowe, które nazywamy narcystycznymi, prawda? Dlatego, że to one były pierwsze. To tradycyjna, wysokomodowa prasa taka nie była przez lata, prawda? Przez całe dekady. Dopiero media społecznościowe gdzieś przesuwają to okno Overtona w stronę normalizacji cielesności kobiety i mężczyzny, prawda? Redefiniując, czy bardzo poszerzając granice tego, jak wygląda pewna norma dotycząca atrakcyjności kobiety i mężczyzny, albo w ogóle gdzieś tam traktując tę kwestię jako poza dyskusją, prawda? Jako zupełnie prywatną. Więc oczywiście, prawda? To znaczy to znowu, ja mam tego świadomość, mamy wszyscy chyba, że dochodzi do pewnych istotnych kulturowych przesunięć i to są przesunięcia, które są współwywoływane właśnie przez media społecznościowe czy przez nowe media. Ja też mam taki naturalny, to ja też się mogę dzielić jakimiś anegdotami dotyczącymi dzieci, o swoich córkach mogę powiedzieć. Mam dwie córki, które mają lat 11 i 8 i one coraz częściej, ja jakoś tam bronię się przed tym pewnie do pewnego stopnia świadomie i słusznie, a do pewnego stopnia zupełnie nie, bo to ja wiem, że ta fala przyjdzie i je porwie. Przed tym, że one wejdą bardzo mocno w ten świat internetów opartych na audiowizualności, w świat TikToków czy Instagramów. I moja 11-letnia córka, myślę, że nie ma dnia, kiedy ona mi nie zaznacza, żebym ja mam pamiętać o tym, że ona chce mieć konto na TikToku. I teraz mamy taką umowę, że ona będzie miała to kontakt, skończy 13 lat, bo tak, mam taką dobrą, mam nadzieję, że nie ogląda tego streamingu, na pewno nie ogląda, ale mam taką dobrą wymówkę, powód właściwie, że od 13 roku życia można na TikToku mieć konto zgodnie z regulaminem. Ja mam świadomość tego, że będzie 18 marca 2000 któregoś roku, ona rano wstanie i pierwsze, co zrobi, to założy konto na TikToku. Prezent urodzinowy. Tak, sama dla siebie, prawda? Taki rytuał przejścia to dla niej. To będzie dla niej ważne. I ja się jakoś tam przed tym bronię, bo też ja mam świadomość tego, że te treści na TikToku, one są w dużej mierze bezwartościowe, prawda? To znaczy, znowu ja starając się unikać wartościowania, gdzieś tam podgryzałem cię o to tu i teraz, prawda, i ten narcyzm. Natomiast TikTok jest, kiedy gadamy o językach, prawda, on jest takim końcem skali tej komunikacji, która jest w ogóle oparta, nie jest oparta na logice, na wywodzie, prawda, na jakimś związku przyczynowo-skutkowym. To są takie flasze, to są takie zupełnie, bardzo często pozbawione werbalnej treści albo mające tylko pretekstową treść skecze, albo po prostu pewne obrazki łączące się w pewną audiowizualną, krótką opowieść, po to, by trzymać wspólnotę, prawda? I potem tę wspólnotę na przykład można podtrzymywać udziałem w pewnych challenge'ach, prawda? Czy pewnych tańcach,
czy pewnych sposobów remiksowania treści podawanych dalej gdzieś tam przez użytkowników i użytkowniczki TikToka coraz młodsze. I to nie jest tylko taki TikTok, prawda? To też nie chciałbym tutaj znowu jakoś tam bardzo narzekać seniorsko na tę platformę, bo my widzimy, zobaczcie Państwo, jak wspaniale TikTok dzisiaj funkcjonuje jako kolejna przestrzeń rozmowy o literaturze. To te książki Young Adult na przykład, książki dla młodzieży, powieści dla młodzieży w Polsce coraz częściej są wydawane z anglojęzycznymi tytułami. Te tytuły książek zagranicznych są nietłumaczone na polski właśnie dlatego, że TikTok okazał się dla wydawców takim cudownym, to znaczy bardzo efektywnym narzędziem promocji tych książek, prawda? Zupełnie oddolnie, demokratycznie przekazywania dalej informacji przez fanki dla fanów i fanów dla fanek o tym, jakie książki warto czytać, prawda, globalnie, więc dlatego tych tytułów się nie tłumaczy. Więc to znowu to jest pytanie, po co to robimy, prawda, po co, jakie są cele komunikowania się w tych najnowszych mediach, które nie są oparte na wymianie myśli, tylko bardziej wymianie emocji i byciu razem, prawda? Wymiana emocji, bycie razem i rozrywka, funkcje ludyczne, myślę, przede wszystkim, prawda? Ja bym chciała przejść na drugą stronę barykady i powiedzieć, już nie narzekać, i powiedzieć, że no, internet dał nam niesamowite możliwości, obudził odbiorcę, odbiorca przestał być pasywny, przestał być bierny, stał się właściwie nie konsumentem, a producerem, producentem niemalże, tak? Więc i to spowodowało wykwit kreatywności. I to jest coś, co jest fantastyczne w internecie. Te możliwości, które nam dał internet, prawda? Możliwości komunikacyjne, niesamowite, nieograniczone, i obudził kreatywność. Co widzimy, nie tylko, to przenosi się później, przenosi się z sieci do świata tu i teraz. Tamten ustaliliśmy też jest realny, więc już nie będę używać kategorii realności, tylko do tego drugiego. Nie wiem teraz, który jest pierwszy, który jest drugi, już się pogubiłam trochę, ale chodzi mi na przykład o transparenty na strajkach kobiet, które pokazały, jak niesamowicie kreatywna jest młodzież, jakie intertekstualne nawiązania potrafi zastosować do różnych tekstów kultury, wydawałoby się takich do niczego nieprzydatnych i zapomnianych, jak pierwsze zdanie w języku polskim księgi Hendrykowskiej. Nawiązania wizualne, interikoniczność, intertekstualność, no to myślę, że jest coś niesamowitego. Kreatywność, remiksowanie, przerabianie, poczucie humoru niesamowite. No właśnie, to tak w ten sposób gdzieś trafiamy natrafiamy na temat memów, prawda, internetowych, które z jednej strony są taką bardzo internetową modalnością i są tym internetem oddolnym, który może budzić pewne problemy czy wątpliwości. Może Państwo widzieli, jaka duża dyskusja jest pod ostatnimi postami na Facebooku, na fanpage'u facebookowym Tygodnika Powszechnego, gdzie pojawił się tekst dość krytycznie omawiający bardzo wulgarne memy internetowe, komentujące właśnie tak bardzo prowokacyjnie, transgresyjnie pewne wypadki, prawda, czy strzelaninę w Poznaniu, czy ten wypadek samochodowy sprzed kilku tygodni. Jednocześnie mem internetowy potrafi być bardzo poważną zabawą, prawda, bo my wiemy, że jak wydrukujemy mem internetowy, on przestaje działać, ale jeśli zrobimy z niego transparent i weźmiemy go na ulicę, na przykład podczas strajku kobiet, to on działa fantastycznie. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że jest nośny, że minimum formy, maksimum treści, że bardzo szybko go czytamy, jest szybki w lekturze, a jednocześnie nie jest, w zależności od realizacji, oczywiście mogą być banalne memy, mogą być takie, które nas nie śmieszą, ale te, które mają najwięcej polubień, czy przechodzą do mediów tradycyjnych, czy do tej innej rzeczywistości tu i teraz, są treściwe po prostu, tak? Poruszają naszą wyobraźnię, naszą głowę. I jednocześnie jest bardzo wspólnototwórczy również dlatego chyba, że on... Tak. Poprzez mem ja mogę wyrazić pewne treści, których nie mogę wyrazić nigdzie indziej, prawda? Inaczej. On daje mi ten zawór, który mogę odkręcić i tam powiedzieć pewne rzeczy, które będą wulgarne, prowokacyjne, ale dzięki temu potraktujemy mem internetowy jako
jako bardziej autentyczny, prawda? Bo tu memy internetowe też są, one są taką kwintesencją dla mnie współczesnej kultury popularnej w internetach, również dlatego, że one, ich autorstwo jest jednocześnie, to co mówiłaś o tym remiksie, rekontekstualizacji, one, ich autorstwo jest jednocześnie zbiorowe i anonimowe zupełnie, prawda? To znaczy, jeśli my wiemy, kto stworzył jakiś mem internetowy, to on nie działa. Jeśli my wiemy, po co mem został stworzony, bo na przykład jesteśmy już poza tym momentem, to znaczy ludzie, którzy zajmują się sprzedażą rzeczy, już tego nie robią, ale 10-15 lat temu próbowano nam sprzedawać usługi, produkty, nie wiem, piwo, soki, memami internetowymi i to nie działało, prawda? To znaczy to zupełnie nie działa, bo jeśli ktoś próbuje wykorzystać mem w tej modalności rynkowej, to on działać nie będzie, prawda? Mem musi być oddolny i zupełnie subwersywny. On może być, tak jak mówisz, wydaje mi się, bardzo prodemokratyczny w tym sensie, że tworzy wspólnotę. I wściekli, młodzi i nie tylko młodzi ludzie, kobiety, ale nie tylko kobiety, wychodzący w ramach strajku kobiet na ulicę, wykorzystują memy internetowe po to, by powiedzieć coś, wykrzyczeć pewne rzeczy właśnie. Wracamy do kategorii krzyku, prawda, od której zaczęłaś. Ale nie robią tego po to, znaczy memy internetowe na tych transparentach nie są skierowane przeciwko, czy nie są skierowane do władzy, prawda? Ich pierwotną funkcją, bo to nie jest poziom rozmowy, nie da się rozmawiać z memem internetowym, bo jest poza prawdą i fałszem. Mem internetowy jest nieweryfikowalny, czy jest prawdziwy, czy jest fałszywy. On jest jakimś komunikatem, który jest zupełnie wsobny, ma wytyczyć granice między nami a nimi i podczas takich wydarzeń jak strajki kobiet memy internetowe chyba wspaniale to robiły, prawda? Pokazywały, odwołując się do chlubnych tradycji dwudziestowiecznych tego ulicznego protestu, prawda? Transgresyjnego, walki słabszych z silniejszymi poprzez śmiech. Wiem, że macie za mało czasu, ale ten czas płynie nieubłaganie. Chociaż szybko i nie zdążyłem ułożyć sobie fryzury do selfie tam na zapleczu, żeby w tym czasie przygotować się odpowiednio do TikToka, Facebooka i tym podobnych mediów społecznościowych. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Wiem, że moglibyście ją toczyć jeszcze długo. Będzie dogrywka po przerwie. A teraz, jeśli państwo macie pytanie do tej części prowadzącej, to bardzo proszę, to jest czas dla państwa. Zapraszamy do mikrofonu. Ja mam tutaj kilka pytań, a mianowicie chciałbym najpierw skomentować tego wyłączenie Trumpa na Twitterze. Tak się zacząłem zastanawiać, czy są jakieś znaczące różnice pomiędzy w ogóle wyłączaniem z jakiegokolwiek medium, a tego wyłączenia na Twitterze. Przecież są ludzie, którzy nie są dopuszczani do różnych mediów, zdecydowanie, no, nie będziemy teraz tutaj nazwiskami, ale to się dzieje przy różnych gremiach, także to jest w zasadzie to samo dla mnie. Nie widzę takiej znaczącej różnicy. I rzeczywiście jest to rodzaj cenzury. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to a propos właśnie zdjęcia do selfie. Chciałem powiedzieć, że wydaje się, że to się przesuwa, bo tutaj pani profesor Piekarz powiedziała o tym, że to ci młodzi ludzie, a ja widzę boomerów, którzy robią to samo. Jak gdyby zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście tego typu zachowania są zarezerwowane dla młodych. Myślę, że już nie. Nie, to bywa rzeczywiście strasznie drażniące tego, ale tak naprawdę chciałem powiedzieć zupełnie o co innego, o anonimowość w internecie. A mianowicie, nawiązuję do tej mowy nienawiści, czy to było rozwiązanie, bo fantazjujmy trochę, nie wiem, czy to było technicznie wykonane, ale to nie ma takiego znaczenia. Czy rzeczywiście, gdybyśmy nie byli anonimowi, gdyby na przykład każdy musiał się w jakiś tam sposób zalogować, powiedzmy, i byłby identyfikowany w ten sposób, czy to by zmniejszyło ilość tej mowy nienawiści? Ja nie wiem, po prostu tak się zastanawiam, czy to było rozwiązanie, żeby rzeczywiście, wiem, że takie próby na świecie były podejmowane w niektórych krajach, może nie za bardzo demokratycznych, ale zastanawiałem się nad tym. I jeszcze chciałem zapytać troszeczkę o inną bajkę, o globalizację. Czy internet w istocie przyczynia się do, to troszeczkę poza temat wykracza, ale nie do końca, bo tutaj pan wspominał o tych internetach, prawda, o tych różnych, czy internet w istocie przyczynia się do takiej uniformizacji społecznej, czy do takiego kontaktu i że ten język tych memów chociażby, czy innych takich, który staje się, czy on rzeczywiście jest bardziej uniwersalny, czy to jest nieprawda, czy my dalej siedzimy w swoich grupach i tak naprawdę nie przyczynia się to do globalizacji, jakkolwiek byśmy jej nie pojmowali. To proszę o te dwa pytania. Pięć chyba nawet. Chyba. To kreatywna księgowość. To postaram się szybko odpowiadać na te dwa pytania, to pierwsze i ostatnie, które pan zadał, bo jakoś bezpośrednio dotyczą, mam wrażenie, tego, o czym mówiłem i łączą się ze sobą. Z Twitterem jest ten problem, to rzeczywiście tak było, prawda, że media, te, które nazywaliśmy kiedyś mediami masowymi, media tradycyjne, ich funkcją był ten gatekeeping, o którym mówiła Marta, czyli
dopuszczanie do głosu pewnych osób, prawda? I teraz z Twitterem jest trochę inaczej, dlatego że my wszyscy traktujemy media społecznościowe nie jako zupełnie zewnętrzne podmioty, tylko kolejną przestrzeń, kolejną tubę, z której mogą korzystać wszyscy. I teraz w Polsce nie ma takiego uzusu, dlatego że polscy prezydenci czy premierzy nie korzystali w ten sposób z Twittera. Natomiast są tacy ludzie na świecie, i takim prezydentem był Obama, a potem takim prezydentem był Trump, którzy korzystali z Twittera jako zupełnie oficjalnego narzędzia prowadzenia polityki publicznej. To znaczy wtedy, kiedy Trump chciał coś powiedzieć do ludzi, do potencjalnych wyborców albo do świata, prawda, światu, korzystał z Twittera. I mógł to robić, kiedy chciał. I potem nagle w pewnym momencie Twitter powiedział hola, hola, robisz pewne rzeczy, które są niedemokratyczne, zachęcasz ludzi do łamania prawa i szturmu na Kapitol, my ci ten Twitter wyłączymy. I teraz Twitter ma rację, jeśli tak robi. Tylko dlaczego Twitter nie wyłączy na przykład konta najważniejszym urzędnikom kremlowskim, prawda? To znaczy, kto, who will watch the watchman, prawda? Kto będzie nadzorował Twittera nadzorującego nas, nie mniej pana, ale osoby, które z Twittera korzystają jako narzędzia do prowadzenia polityki przynajmniej półpublicznej. I tutaj widzę pewne zagrożenie, prawda? To znaczy, to ja o tym trochę mówiłem, że no nie wiem, CNN albo nawet Fox News biorą odpowiedzialność za słowo, które pada na tam, prawda? Media społecznościowe tego nie robią, a kiedy Twitter zaczyna to robić, to robi to tak bardzo chaotycznie. Wyłączy, czy zawiesi konto Trumpowi, zawiesi konto Kaniemu Westowi, potem przywróci konto Kaniemu Westowi, nie bardzo wiadomo dlaczego, prawda? To nieznane są nam zupełnie kryteria dopuszczania kogoś do pewnej sfery, przynajmniej półpublicznej, osób, które będą jakoś tam istotne dla innych. I to jest taki temat, który mnie trochę niepokoi. A to ostatnie pytanie, które pan zadał, to już wiem, pytanie o globalizację. To rzeczywiście media społecznościowe bardzo sprzyjają tworzeniu się baniek, wspólnot, prawda? To znaczy ja mam dostęp do każdego w internetach na świecie, a najczęściej komunikuję się z ludźmi, których znam z tak zwanego reala, prawda? Tutaj trzymając się tej dychotomii. Natomiast jednocześnie internet nam dzisiaj bardzo globalizuje pewne sposoby myślenia o tym, jak my się komunikujemy. To znaczy dostajemy zupełnie globalną i w skali uniwersalnej pewne estetyki komunikacji, remiksu, memu internetowego, krótkiego filmiku na TikToku, które potem wykorzystujemy oczywiście we własnych banieczkach. To można by długo, ale wiem, że tutaj świerszcze brzmiały już kilka minut temu, a tu jeszcze Marta czeka na udzielanie odpowiedzi. To ja tak króciutko powiem, że wydaje mi się, że brak anonimowości, logowanie przynajmniej częściowo ograniczyłoby te fale mowy nienawiści. Ja podejmę ten wątek, ponieważ mowa nienawiści to rzecz, którą się zajmuję na co dzień, bo jestem biegłym w różnego rodzaju sprawach dotyczących zniesławienia, pomówienia, różnego rodzaju komunikacji, która jest mową nienawiści albo agresją językową. Jeśli za każdym razem, kiedy logujemy się do sieci, byłaby konieczność wypełnienia jakiegoś krótkiego formularza, to wtedy oczywiście to by zapobiegło tej mowie nienawiści. Zmniejszyłoby ją, bo emocje, zanim byśmy dokonali tego aktu, by osłabły. Natomiast jeśli to jest tak, że my po prostu wpisujemy to na zasadzie impulsu, bo mamy profil założony na medium społecznościowym, to nie mamy tej refleksji, żeby mózg gadzi został przesłonięty przez mózg saczy, tylko tym gadem jedziemy aż miło i... Oby tak nie było w drugiej części naszego spotkania, jestem o tym przekonany, a na razie ogłaszam przerwę 15-minutową. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.